Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Będołowski. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na kolejne spotkanie z warszawskimi zabytkami. I w zeszłym tygodniu przypomniałem sylwetkę inżyniera Alfonsa Grotowskiego. No, wspomniałem też na marginesie jego bogatego, zawodowego życia, a przypomnę, że przez kilkadziesiąt lat był on jednym z głównych inżynierów opiekujących się wodociągami i kanalizacją, oczywiście Warszawy. I przypomniałem, kiedy wspominałem, przepraszam, może inaczej, kiedy wspominałem jego zasługi to wspomniałem, że był on członkiem Komitetu Budowy Kościoła Wszystkich Świętych na placu, czy raczej przy placu Grzybowskim. No i właśnie dziś moja audycja idealnie wypada 1 listopada. W związku z tym udajemy się na wymieniony plac, aby poznać historię budowy. No, budowy jednej z najważniejszych i największych, przynajmniej przez ostatnie 100 lat świątyni. W naszym mieście. Oczywiście zacznę od takiego wstępu, bo hmm, patrząc dziś na zrewitalizowany plac. W, w, w takim charakterystycznym i, i oryginalnym, jak na placę, trójkątnym kształcie, bo jest to pamiątką po początkach placu, który był przecież rozdrożem, gdzie jedną częścią biegł stary trakt z Warszawy do Krakowa, to właśnie tą częścią, która nie jest tak symetryczna w stosunku do strony wschodniej. I no, zapewne Państwo pamiętają. Lub nie, że nazwa pochodzi z połowy XVII wieku, kiedy to Jan Grzybowski, starosta omen Warszawski, założył osadę, którą nazwał od swojego nazwiska właśnie Grzybowem. Osada otrzymała prawa miejskie. No i stała się jurydyką, jakich zresztą przez następne lato, lata powstawało bliżej lub dalej od Warszawy, czyli od właściwie starego i nowego miasta całkiem sporo, a dawne rozstaje dróg stały się rynkiem, a na rynku, jak to na rynku, handlowano. Tutaj głównie sianem, paszem, zbożem, oczywiście też artykułami spożywczymi. No i ta drewniana w większości zabudowa pierwszego grzybowa została zniszczona w czasie potopu, ale osada przetrwała, rozwijała się całkiem, całkiem dobrze, zwłaszcza w kontekście właśnie tych dróg wyjazdowych z miasta. Na tyle dobrze, że w latach 80. XVIII wieku dorobiła się nawet małego ratusza. Który stanął na środku placu. W tym czasie te trakty krzyżujące się na Grzybowie powoli stawały się ulicami no i to właśnie wtedy z tamtych czasów pochodzą tak dobrze znane dziś nazwy jak Twarda, Graniczna, Bagno, no czy choćby ulica Grzybowska. Okolica w tamtych czasach mówię tutaj o drugiej połowie XVIII wieku słynęła z małych okolicznych browarów, a część placu od strony południowej zajmował drewniany dwór należący do rodziny mostowskich. Ustawa o miastach, która stała się potem częścią Konstytucji 3 maja, zniosła wszelkie jurydyki. Tak więc ratusz przestał pełnić swoje funkcje i stał się później więzieniem. No nie było to jakieś wielkie więzienie, ale było. I przetrwała trochę do połowy XIX wieku wśród starszych mieszkańców Warszawy i głównie tamtych mieszkańców okolic, takie. Powiedzenie popularne, że ktoś poszedł na grzybów, czyli po prostu poszedł do więzienia albo jak to po warszawsku, poszedł do paki. W latach dwudziestych XIX wieku plac wybrukowano. Jednak to nie browarnictwo, a handel ukształtował tę część Warszawy. Zwłaszcza, że nie nieopodal. Dużą konkurencję stanowił targ na placu Żelaznej Bramy. Kramy, sklepy, sklepiki wypełniły partery, głównie na początku jedno, potem dwupiętrowych kamienic, no, przyciągając oczywiście głównie żydowskich kupców, którzy chętnie się tutaj osiedlali, tworząc no, coś w rodzaju takiej... Wspólnoty tworząc nawet jeśli nie sporą, to nawet nieraz większościową grupę mieszkańców okolic Placu Grzybowskiego. Już wtedy, a mówię o połowie lat 50. XIX, wieku grzybów był niekwestionowanym centrum handlu wyrobami metalowymi, narzędziami, gwoździami, no i wszelkimi innymi towarami pochodzącymi czy pochodnymi metalom, czy choćby okuciom, klamką. Tam wszystkie takie rzeczy można było nabić. Wspominam to. Celowo, gdyż taki właśnie charakter utrzymał się właściwie do lat 90. XX wieku. Niestety mówię to w czasie przeszłym, ale to już zupełnie inna historia. Wspomnianym Pałac rodziny Mostowskich nabył na początku XIX wieku hrabia Ludwik Gutakowski, i wraz ze swoją drugą żoną, Marianną z Sobolewskich, Primowoto, hrabina Zabiełowa, stał się właścicielem tego terenu. I tutaj taka ciekawiastka, otóż Ludwik Gutakowski miał z pierwszego małżeństwa córkę Gabrielem, a jego druga żona syna Henryka z pierwszego małżeństwa. No i tak, aby majątek pozostał w rodzinie, te właśnie dzieci, dzisiaj by to chyba nie dało rady ze względów prawnych, ale wtedy nie było to wielkim problemem, te właśnie dzieci pobrały się i w ten sposób hrabia Henryk w 1844 roku odziedziczył posesję, a później przekazał ją w testamencie żonie. No i tu właśnie zaczyna się historia kościoła wszystkich świętych. Hrabina Gabriela Zabiełowa Primo Voto postanowiła, pewne było to w połowie lat 50. XIX wieku, przeznaczyć odziedziczoną posesję podbudowę świątyni. No, powiedziałem świątyni, bo trochę wyprzedziłem fakt. Na razie kościoła, co było podyktowane, no oczywiście, oprócz potrzeb duchowych, ale też związane było z rosnącą liczbą wiernych i niedostatkiem świątyń w tej części Warszawy. No i wzniesienie kościoła miało być też takim aktem symbolicznym, świadectwem, o czym zresztą często przypominała w hrabina, dawnych tradycji, tradycji chrześcijańskich tego obszaru który wtedy, czyli w połowie XIX wieku no zdominowany był już przez ludność wyznania mojżeszowego. 7 lipca 1856 roku podpisała akt darowizny i przeznaczyła na cel budowy 12 tysięcy rubli. No, wydaje się, to sumą całkiem sporo. W latach 50. XIX wieku można było za to wybudować może nie sporą, ale kamienicę może jednopiętrową, Jednak można było. Problem w tym, że zamarzyła sobie nie tyle kościół, a świątynię. I to dużą i y, oczywiście y, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli monumentalną. Y, no by po prostu górowała w tej części miasta. No i jak Państwo się domyślają, na budowę taką nie wystarczył pierwotny zapis hrabiny i problemy funduszy spowodowały, że kościół budowano długo, a właściwie problemy z pieniędzmi powodowały, że często przerywano pracę. Zmieniała się też rzeczywistość, czy okoliczności i historyczne i też wydarzenia w, z historii Polski pod zaborami powodowały. Że budowa na wiele, wiele lat była odkładana, no i tylko ofiarna praca wielu ludzi, właściwie dwóch pokoleń, nie mówiąc już o wstawiennictwie wszystkich świętych, pozwoliło ukończyć świątynię. Ale o tym po krótkiej przerwie. Niedaleko od domu. Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Opowiadam dzisiaj o początkach historii Kościoła Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim. Mówiłem Państwu w pierwszej części o takiej, takim pomyśle dotacji, donacji, można by powiedzieć, hrabiny Gabrieli Zabiełowej, która postanowiła przeznaczyć odziedziczony po mężu plac z drewnianą najprawdopodobniej zabudową, która znajdowała się w południowej części placu na Świątynie. No i oczywiście ten fundusze trzeba było zbierać w, w różny sposób. Postanowiło ono odwołać się do ofiarności warszawiaków i przeprowadzić kwestę. No, w, w zresztą później powstał społeczny komitet budowy kościoła, który początkowo zakładano, że ma być filią Kościoła Świętego Krzyża Ojców Misjonarzy. No i oczywiście w skład takiej komisji wchodzić mieli wyznaczeni przez Arcybiskupa Warszawskiego duchowny, urzędnik administracji i architekt, czyli osoby całkiem, całkiem z różnych dziedzin i duchowych, i prawnych, i artystycznych biegli. Pierwszy projekt nie wzbudził podziwu hrabiny. No i sprawa na kilka lat przycichła. Był rok 1860, 61 Szukano funduszy. Dopiero następne konkursy, już rozpisane przez nową, poszerzoną komisję, wyłoniły, choć nie bez problemów, gdyż znowu zwycięski pomysł nie zyskał aprobaty inicjatorki budowy, no ale wyłoniły projekt, na który wszyscy się zgodzili. Jego autorem był Henryk Marconi. No, architekt, który w 1860 roku, bo z tego roku pochodzi szkic projektowy, był już u schyłku kariery, ale bardzo zasłużony dla Warszawy. No, projektant kilku kościołów, hoteli, kamienic, pałaców i wreszcie pierwszego systemu wodociągowego, którego pamiątką jest choćby fontanna znaczy się Patera z ogrodu saskiej. O Markonim wielokrotnie mówiłem, więc nie będę przypominał jego artystycznych osiągnięć. To jeden z najważniejszych architektów. W związku z tym, że Świątynia miała nawiązywać do wzorów renesansowych, bo tak sobie wymyślił klasycysta Marconi. Miała mieć trzy wysokie nawy o jednakowej wysokości, przestronne presbiterium, kopułę nad transeptem, no i przede wszystkim fasada miała posiadać dwie wysokie wieże. Te wieże były ważne, bo były taką dominantą bryły, ale też dominantą tego teren. Jak na klasycystę przystało, wszystko oczywiście właśnie w duchu nawiązującej do sztuki klasycystycznej, z kolumnami, gzymsami, niszami na rzeźby, trójkątnym naczółkiem. Wszystko to odpowiednio zestawione z proporcjami, no tak jak u Marconi potrafił i jak się wyuczył, no i jak bardzo dobrze to wcześniej projektował. No, zresztą korzystał często z tego dziedzictwa antycznego, co choćby widać w wieży ciśnień z Ogrodu Saskiego. To taka parafraza, czy nawiązanie do świątyni Westy w Tivoli, czy w gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, który czerpał na kredytowej, czerpiącego z weneckich prokuratorii. No Wspominając o kościele świętego Karola Baremeusza, ale o nim jeszcze będę dzisiaj mówił, świętego karola barameusza z ulicy Chłodnej. Przy okazji rozpoczęcia właściwej budowy. No po raz kolejny zadziałał autorytet hrabiny, ponieważ myślanie o zmianie wezwania przyszłego kościoła proponowano niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To nie przez przypadek, ponieważ w 1854 roku Pius IX, ówczesny papież, obwołał taki właśnie dogmat. Ale hrabina ponownie zaprotestowała. I pozostała, pozostało to wezwanie wszystkich świętych. O, którym, o które zawalczyła, wymarzyła sobie właśnie fundatorka, czy inicjatorka budowy. Marconi wprowadził trochę zmian do pierwotnego projektu. Podzielił kościół na górny i dolny. Także Świątyła nie mogła pomieścić w tym kościele górnym ponad 5 tysięcy publiczności, jak się to wtedy mówiło, i to tylko w górnym. Natomiast kościół dolny mógł pomieścić jeszcze dwa. Może nawet 2,5 tysiąca wiernych. No i tak dużego Kościoła nie było wtedy w Warszawie, nawet w, w sferze projektów. Dość powiedzieć, że i katedra, i Kościół Świętego Krzyża, czyli wtedy dwie największe świątynie warszawskie, no były dużo, dużo mniejsze niż ten wymyślony, zaprojektowany przez Markoniego, a o którym zamarzyła sobie hrabina. Prace ruszyły jeszcze w 1860 roku, choć formalnie kamień węgielny pod budowę świątyni położono, znaczy wmurowano 15 marca 1861 roku. Roku. Zresztą co ciekawe, ziemię z fundamentów usypano tak, aby powstała platforma widokowa dla publiczności, która miała podziwiać postępy przy budowie tej świątyni. No, dwa lata po rozpoczęciu budowy wystawiono część murów zewnętrznych, kilka kondygnacji środkowych filarów. No i na nic więcej nie starczyło pieniędzy z ramienia autora projektu. Pracami kierowali jego syn Leonard Marconi oraz Zygmunt Kieślański. Śmierć fundatorki, śmierć Marconiego, wybuch powstania styczniowego i późniejsza kasata. Klasztoru właściwie polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, no spowodowało, że posesja na Grzybowie, jak i zebrane fundusze przeszły na skarb państwa rosyjskiego. To wstrzymało budowę, a nawet mogło zniweczyć dotychczasowe wysiłki. No ale czy tak się stało? No, nie stało się, bo Kościół stoi, ale jakie były dalsze losy tej świątyni i początków jej budowy, to już opowiem Państwu za kilka minut. Niedaleko od domu. Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Przypominam, że opowiadam dzisiaj o początkach budowy Kościoła Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim i doszliśmy do początku w zasadzie budowy do roku 1863, kiedy wszelkie prace na kilka lat musiały być wstrzymane. Było to związane no, przede wszystkim z wydarzeniami, powstaniem styczniowym, ze śmiercią. Inicjatorki i fundatorki hrabiny Zabiełowej, Gabrieli Zabiełowej, a także ze śmiercią Henryka Marconiego, projektantem, projektanta budowli. No, przede wszystkim wiązało się to też oczywiście z funduszami. Na początku 1966 roku utworzono w Warszawie. Sześć nowych parafii rzymskokatolickich, i jedna z nich była lokowana właśnie w okolicach Grzybowa. No i z tą chwilą sprawa wznoszenia kościoła przeszła w gestię władz administracyjnych. W związku z tym prowizorycznie ukończono pracę w Dolnym Kościele a nieskończone mury górnego przykryto takim prowizorycznym dachem. Jak się doczytałem z monografii, która wydana była w swoim czasie, monografii autorstwa pana Jarosława Zawackiego, że tak prowizorycznie było to wykonane, że dach był z tektury smołowanej. No na nic więcej nie było stać wtedy komitek. Wnętrze jako tako otynkowano i posadzono posadzkę, znaczy w tym kontekście tego cały czas mówię o kościele dolnym. Wybudowano coś, co można nazwać zakrystią i w takim prowizorycznym Miejscu w kościele dolnym po poświęceniu w listopadzie nomenomen 1866 roku ksiądz Marian Midwoch odprawił pierwszą w kościele mszę świętą. I jak czytam, parafianie bardzo, bardzo licznie uczestniczyli w nabożeństwach w ukończonym kościele dolnym do na wyśrodkowej światło wpadało przez sześć okrągłych okien takich świetlików w sklepieniu a do bocznych na w, zwyk, po prostu w, w, były zwykłe okna wstawione w ścianach jednak po kilku zimowych miesiącach przekonano się że kościół trochę przypominając nastrojem rzymskie katakumby nie spełniał wielu wymogów szybko stawianych murów i nie do końca wyschniętych tynków Sączyła się woda. Wilgotne wnętrza przepełniał swąd świec. Brakowało oczywiście przede wszystkim odpowiedniej cyrkulacji powietrza, a wilgoć i mrok w dolnym kościele no, sprawiały dosyć takie, jak to się określiła gazeta, nieprzyjemne, wręcz odpychające wrażenie. Zresztą pracujący na co dzień kapłani i służba liturgiczna uskarżali się na choroby dróg oddechowych no i powstałem trudnością. Usiłowano zaradzić przez ogrzewanie, no ale nie przyniosło to, yy, nie przyniosło to yy, yy, oczekiwanych rezultatów. Niekorzystne warunki w dolnej części kościoła yy, oraz jego za małe wnętrze. Przypomnę, że w tym czasie, mówimy tutaj o latach, drugiej połowy lat 60. XIX wieku, parafia liczyła już około 16 tysięcy wiernych, a ten Prowizoryczny kościół dolny no, mógł pomieścić może 1200, może 1500 osób uczestniczących w mszy. To nie było za dużo, i wszystkie to sprawiły, że była pilna potrzeba kontynuowania budowy, jednak brakowało środków. Szukano różnych sposobów i tutaj wyjątkowo dobrze zasłużył się namiestnik Fiodor Berg, który akurat pamiętamy go z tych czasów, czasów powstaniowych bardzo negatywnie. Otóż z funduszy skarbowych wyasygnował 48 tysięcy rubli. No i ta suma przeznaczona była na wyprowadzenie murów kościoła i przygotowanie go do funkcji liturgicznych. Ale, ale namiestnik postawił jednocześnie warunek, aby wszystkie roboty wykonano przed kolejną zimą. I w związku z tym prace zintensyfikowano, trwały właściwie przez cały 67 rok pod nadzorem architekta Zygmunta Kieślańskiego i Edwarda Cichockiego. I co ciekawe, budowano nie tylko w ciągu dnia, ale także w nocy. I po nastaniu jesiennych chłodów podgrzewano wodę do rozdrabniania wapna, a wzniesione mury suszono specjalnymi piecami. Dzięki ogromnej mobilizacji udało się w czasie w zasadzie jednego sezonu wyprowadzić mury kościoła do ramion krzyża, właściwie pod sam dach, a te mury przykryto stałym dachem, więzą dachową i jednym z ważniejszych Etapów budowy było postawienie dwóch filarów z kamienia cieszonego pod projektowaną komułę, kopułę oraz zasklepienie czterech arkad poprzecznych w nawie głównych. Wnętrze wyposażono w takie prowizoryczne ołtarze w ambonę i chór. Nie było już stać komitet na jakąś misterną posadzkę, w związku z tym zrobiono zwykłą wylewkę cementową i tak w szybko wzniesionym kościale, pierwsze. Grudnia 1867 roku y, ówczesny dziekan warszawski paraf zarządzający parafią św. Andrzeja, ksiądz Piotr Metelski, odprawił pierwszą przeświętą, a nabożeństwo uzupełnił występ artystów pod batutą samego y, Stanisława Moniuszki. Y, w, w gazetach y, pisano dosyć dużo o tym wydarzeniu, ale przytoczę tylko jeden fragment Skąd ja to wziąłem? chyba z opiekuna domowego. Tak otóż tak pisano. Trudno sobie wyobrazić coś uboższego i skromniejszego, nad prowizorycznie urządzenie nowego kościoła. Każdy magazyn lud skład pokaźnej i estetycznie wygląda. Na nieotynkowanych murach niezwiązanych z sklepieniem wisiał dach, szyfrowy zastępujący sufit. Po bokach niedokończone ściany poprzecznie zaszalowane były nieostruganymi deskami. Całe przy ozdobieniu nowego kościoła stanowił wielkiej wartości obraz zbawiciela na krzyżu Szkoły Włoskiej, trewa z niego, podarowany przez hrabinę Aleksandrę Potocką, pod którym na wzniesieniu w rodzaju estrady ustawiona była męsa drewniana. Wypożyczone przez magistrat ławki ogrodowe wypełniały wnętrze świątyni. Ale kończy dziennikarz, mimo tych estetycznych braków, Otworzenie górnego kościoła była wielkim dla parafian dobrodziejstwem. Ludzie wprawdzie marzli podczas nabożeństwa porą zimową, w niezabezpieczonym zupełnie od zimna kościele, ale nie narażali się na zabójcze wpływy wilgoci dolnego kościoła. Ta intensyfikacja prac właściwie przez jeden sezon od czerwca do listopada 1867 roku, no miała taki jeszcze jeden wydźwięk symboliczny, bo zastanawiamy się, dlaczego tak nagle władzom namistnikowi zależało, żeby ci wierni no, nie spotykali się w tym Dolnym Kościele. Otóż, proszę Państwa, władze zabarcze były trochę zaniepokojone tymi nabożeństwami odprawianymi w Dolnym Kościele, bo miało to bardzo duży wydźwięk symboliczny. Pamiętajmy, mamy rok 66. dwa lata po zakończeniu powstania, no i Polacy wierni, którzy w tym kościele dolnym się spotykali, niczym pierwsi chrześcijanie w katakumbach. No i właśnie jak pierwsi chrześcijanie w tych katakumbach spotykali się między innymi dlatego, że obawiali się prześladowań. Gromadzili się wtedy na modlitwach i to właśnie władze carskie nie bardzo mogły pominąć. Wyglądało to rzeczywiście dla nich niezbyt wygodnie, w związku z tym wyasygnowano odpowiednie sumy i kościół górny został zasklepiony, może nie zasklepiony, bo to źle powiedziane, bo nie było tam jeszcze sklepień, no był zadaszony. No i w ten sposób ta świątynia zaczęła pełnić swoje funkcje liturgiczne. Na kolejne prace przy wykończeniu kościoła trzeba było poczekać dopiero do lat 70. Wtedy już wzniesiono pod dach ściany prezbiterium, dobudowano zakrystię, i kaplicę, no i przykryto wszystko już odpowiednią więźbą dachową. A Towarzystwo Sztuk Pięknych ogłosiło konkurs na budowę Wielkiego, bo przecież dużo przestrzeni było ołtarza. No, nie udało się tego z, w, wtedy wykonać właściwie ten ołtarz, który z funduszy udało się wykonać stanów kaplicy, a komitet, do którego z urzędu Został przydzielony sokrat Starynkiewicz, korzystając z funduszy przyznanych przez rząd guberniany oraz oczywiście z ofiarności i datków społecznych. Kontynuował budowę i wykończenie kościoła górnego, który szczęśliwie zasklepiono, otynkowało w wnętrzne i w latach pod koniec lat 70 ułożono posadzki, no i przymierzano się do wyposażenia kościoła, co, jak podkreślę, przy kubaturze nie było ani sprawą tanią, ani sprawą prostą. Wreszcie 31 października 1883 roku dokonano konsekracji Kościoła i co ciekawe, była to pierwsza od 34 lat konsekracja nowego Kościoła w Warszawie, ponieważ wcześniej poświęcono Kościół Świętego Karola Boremeusza zresztą projekt też Henryka Marconiego. Na uroczystość przybyli katolicy z całej Warszawy, niestety jak czytam w gazetach, spotkał ich srogi zawód, wejście główne było zamknięte, a do środka wpuszczano tylko za specjalnymi zaproszeniami. Uroczystości przywodniczył arcybiskup Wincenty Teofil popiel i jak czytam arcypasz, też i kler cały korzyli się przed mm, panem zastępów, błagając najważniejszego o odpuszczenie grzechów ludzkich i pobłogosławienie swego domu. W, następnego dnia, w Dzień Odpustu Wszystkich Świętych odbyło się pierwsze uroczyste nabożeństwo. Czy zatem 1883 rok był końcem budowy kościoła? Nie. Trzeba było jeszcze poczekać 10 lat, a wyposażenie tego kościoła to jeszcze zupełnie inna sprawa, ale o tym opowiem Państwu następnym razem. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Mówił dla Państwa Dominik Wętołowski, a my usłyszymy się jak zwykle za 7 dni. Niedaleko od domu. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.